Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i dojechaliśmy do sklepu prowadzonego przez Reinharda i jego syna Tilo Mill. Oni tutaj wspólnie prowadzą sklep z artykułami i dla gołębi. Tam podejrzewam, są też jeszcze inne rzeczy. Za chwilkę wejdziemy, zobaczymy, jak on wygląda. Tutaj popatrzmy, dzisiaj mamy akurat taki dzień poniedziałek, ale tutaj w Niemczech jest dzień wolny od pracy. Tutaj dzięki temu nam się tutaj łatwo podróżuje. Nie ma żadnych korków, które są tutaj w Niemczech bardzo często spotykane na autostradach. Natomiast tutaj zobaczmy jeszcze. Traktor John Deere stoi tutaj piękny. Możemy sobie tutaj wszystko zobaczyć. Wejdziemy teraz tutaj do sklepu. Widzimy, tutaj są banery reklamujące, co się w tym sklepie znajduje. No i wchodzimy do sklepu. O! I gdzie jest ta karma? Gdzie jest ta karma, którą sam sobie miesza? Tadeusz, zapytaj się. No, myśmy zjedli. Nie macie już tej karmy? No nie. Nie, no myślałem, że będzie. Ale tutaj zobaczmy, są też artykuły, widzę, dla kur, królików, tych innych zwierzaków. O, tu widzimy krowy chyba nawet, ale mamy artykuły wędkarskie. Czyli sklep ze wszystkim, ale tutaj mamy części poświęcone właśnie artykułom dla gołębi. Tu mamy między innymi też te produkty, widzę, GPS, te, które Sebastian też u siebie posiada. My teraz zabierzemy też do Polski tych dużo produktów, gdyż te, które wcześniej już tam pokazywaliśmy na filmie, one się sprzedały. One będą tutaj teraz dostarczone, ale popatrzmy, mamy tutaj inne produkty, Tolisana, Naturala. Co tu jeszcze jest za firmy? Są Palomy, widzę. Tak, Renfryda, no to co znamy tutaj z naszych tych tutaj sklepów też w Polsce, ale to czerwone, co to jest to? O, Stalosan, co to jest to? Tadeusz, chodź zobacz. Może nie dla gołębi. To jest dla gołębi? Nie. Tak. A co to jest? To jest zawsze taube. Ja. To nie jest dla gołębi. To jest do. Odkażania? Nie, możesz... w głębniku czy gdzieś. Odsypka. Takie coś jak u nas jest Lubisan. Coś takiego. O. Coś takiego. A tutaj mamy te. Tu mamy dla kur mieszanki mineralne, widzę, tak? No, dla kur, dla gołębi możesz wziąć. Dobrze. Przejdziemy dalej zobaczyć. Tu są mieszanki różnego rodzaju zbóż. Widzę pojedyncze też zboża. O, dla kanareczków, dla papużek. Są ten proso chyba, tak? Tak. Dobrze. No, zobaczmy. Tutaj są dla zwierząt, psów, przepraszam. Dziś jest poniedziałek. Tak, tutaj nikogo nie ma. Sklep jest tutaj duży, zobaczmy, tutaj magazyn się znajduje też jeszcze. O, tam klucze, tak? Widzę, też dorabiacie klucze? Tak. O, całe te... No właśnie, tak widzimy. Dobra. Zobacz, czersk. Te, o, właśnie od Sebastiana kosze. I jak sobie radzą one tutaj na rynku niemieckim? Słabo. Bardzo dobrze. Karmę? No to, czy, co? Ten? Ma tą karmę, co mówił? No nie ma właśnie. No zaraz, własu dajmy zotę. Futo? Ja. O, i teraz właśnie, ja myślałem, że oni żartują, oni naprawdę mają tą karmę. No co, nie żartujemy. O. Tu widzimy palomy dla zwierząt, beca karma tam jest. Dobra, dla... tu ona jest. To Van Robais. Ja. A, Mule Exclusive, czyli to jest karma wykonana przez Van Robaisa według... proporcji składu, który ustalił Mill. To widzimy. Także to znamy takie, bo i firma Paloma ma między innymi Tino Bergemana, Markusa Schumachera też takie preparaty. Tak. A tutaj firma Van Robaes ma karmę Reinharda Milla według tej receptury. U nas też Zbyszek Oleksiak ma swoją karmę produkowaną przez firmę MDM, czyli widzimy, w ten sposób to wygląda. Czyli taką karmę tutaj Van Robaes używa Reinhard w swojej hodowli, ale tylko to używa, nie, inne też tutaj bierze. I letzten zakres osokołów tej, a inne. O, są ostatnie worki już, więc nic nie ma. Nie ma nic? Nie. Du gibst aber noch andere Futter auch, ne? Ja tutaj mamy, widzimy, karma promo, co to jest za palomy, to widzimy, tak? Theo, diet 24, ja, das hier, von Bayers. To Bayers on jeszcze daje. Bayersa, tak? Ta dieta 24. Mhm. Dobrze. W czasie lotów, a w czasie lotów? No w czasie lotów, w czasie lotów tylko, ale nie, a tam jak energetyczny jakiś czy coś potrzebuje więcej, to którą daje? Czy tylko domieszkuje czym innym? Und mehr Energie, was gibst du dann? Das ist nur Diätfutter. Diätfutter, ne, da kriegen die meine Mischung. Aha, i tylko to. Jego. A to jego karma co zawiera? Ona jest cenowa, jak ona wygląda? Tutaj zobaczmy jeszcze, 25 to najdroższa karma prawie tutaj. Majs, zuja. Się ceni. No najdroższa. Najdroższa. Jest a to jest ten. Najdroższa karma. Specjalna. Bo tu są wszystkie, co potrzebują gołębie, nie? Dobrze. No to mamy. To będziemy już przeszkadzać. Widzieliśmy, jak sklep wygląda. Tu mamy te inne preparaty. Tam jeszcze sobie zobaczymy ten kącik.
o wędkarski, także tutaj każdy może się zaopatrzyć. Tutaj suchy chleb nawet sprzedają, tak? No, o, widzę. Brodcień 4,5 euro. O właśnie, dobrze. Tutaj dużo, dużo jest takich osób, które korzystają z tej części wędkarskiej? Tak. Tak? Bardzo dużo. Dobrze. Tu mamy też jeszcze różnego rodzaju akcesoria. To jest co? To jest? To jest do poidełko, do królików? Tak. Dla królików chyba? Pojniki to chyba polskie, czy nie? To są z firmy Polmark? Polmark? Polmark. Polmark. Także no, te artykuły, które spotykamy w Polsce, tutaj też można spotkać. Te artykuły to są z Polski. To są od chyba pana Kosikiewicza? Chyba tak. Ze swoją kobietą zawsze jest. Chyba tak. O, no dobrze. A te gołąbki pochodzą z Czerska, nie? Z Czerska te to znamy. Wykonuje nam ten kolega. O, dobrze. Także te produkty, o tutaj widzimy, są produkty Belgica de Vert. I tu jest właśnie ten, No. Te, no, pastylki do odkażania tego opalania. O, dobrze. Także dziękujemy na razie. Do zobaczenia wtedy. Bardzo nam się tu miło dzisiaj spędzało czas. Czas wracać jednak do Polski. Tam też jest jeszcze dużo ciekawych rzeczy do zrobienia. Także dziękujemy bardzo. Reinhard, do zobaczenia. Dziękujemy. Dobry lot. Dobry lot.